Witam was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jestem Konradowicz, to jest kolejny Daimonbo, to znaczy kolejny odcinek symulatora maszyny. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą trasę, którą rozpoczęliśmy w poprzednim. Więc my sobie pomału będziemy wyruszać. Z peronu, niestety z minutowym opóźnieniem. No cóż, zdarzyło się. Intro trwa za długo. Robiłem dla was, żebyście też widzieli w 60 klatkach na sekundę. A nie w 30. Skoro ja mam 60, to trzeba by macie mieć 30. Mamy sobie przyspieszamy po malutku. No normalnie to sobie tak nie wygląda, że nas tak trzęsie. No ale cóż. Więc ja mam to tego zarobywania. Mówię, nie da się to ustawić kamery z miejsca pasażera swego. To 60 lat. Miejsca nie była tam liczka. Dodajmy się do tej 120, rozwinimy też. 160 obowiązuje. Pięknie się rozpoczynamy. Pociąg przyjechał. Już osiągamy prędkość, za którą powinniśmy się poruszyć. Też w ten widok ja się to najbardziej wczuwam, nie? No jak ten. Normalnie się jedzie pociągiem, a to coś tak wygląda, nie? Dlatego w ten widok się bardziej idzie wczuć. Dla jego widoku to nie mam, nie? Normalnie. W prawdziwym życiu. Wygląda jak te wszystkie wagony tak przejeżdżają.
samego widoku warto. Warto zagrać maszynę. Może i scenerie, no te drzewa mogły być ładniejsze, wszystko mogło wyglądać inaczej. Ale pamiętajmy, jest to symulator darmowy. Jeszcze raz podkreślę, darmowy. I na pewno SimRail 2021 będzie wyglądał trochę inaczej. Nie lepiej, no będzie to płatny symulator. Jednak na darmową maszynę jest to naprawdę super kawał. Nawet jeśli chodzi o wygląd tych wagonów i szczegółowość i wykonanie, jeśli chodzi o wnętrze, jest potęga. Ograniczenia do 60, to znaczy do 80. Nie ma odgłos hamulca wagonów. I tam się kończy. Jest ten klawisz klikania, co powinien. Dlatego się stały dość dziwne rzeczy. Teraz klikaj na klawisz, który przesuwa tą dźwignię do przodu. Tam, jak mi kręcą, cofa. No i jak na 8 wagonów, to bardzo dobrze sobie radzi za to. Nie, mogłem tutaj wcisnąć, bo miałem 9 wagonów. No ale no cóż, no wcisnąłem się 8, mogłem nawet i 10. Myślę, że dużej różnicy by tutaj nie było na tego pociągu. A tej lokomotywy przede wszystkim.
Następna stacja, na jaką przyjedziemy, to będzie nasza stacja planowa. Na trasie. Następny semafor wskazuje sygnał wyzwalający na jazdę z prędkością ograniczoną. Że znowuż nie ten klawisz. O, następnie 40. Trzeba zacząć hamować ostrzej. No już teraz myślę, że będzie ok. Zapewne będziemy trochę czasu przed, obstawiłbym. No, 40. To jednak po tej 160 na godzinę, co było, to jednak dosyć wolno się wydaje. Ale tu minęliśmy 120, nie? Więc już teraz sobie 160 nie podozowane niestety. Teraz prędkość trzeba ograniczyć do 120. Czubak. Dobra, odpuśćmy mocy, nie ma co dawać, jak i tak zaraz będziemy hamować. Teraz mogę hamować. Lepiej zaprezentować delikatnie hamowanie wzdłuż pasażera. No idziemy z mniejszej prędkością. Łatwiej mi będzie wyczuć po prostu. No i tak to powinno wyglądać. Dobrze, ale że jesteśmy przed czasem, to może tak nie będziemy czekać na tej stacji za długo.
To przyspieszymy sobie czas. Może i przesadziłem z tym przyspieszeniem, bo mi trochę klatki siadły. Nie powinno to się robić, że klatki siadały. Okej, ale załóżmy, że się nic po drodze nie zepsuło. Że możemy ruszyć dalej. No to było ruszenie perfekcyjne, naciężenie świętarskie, mi się nie mógł zawstydzić. Ani do ruszenia, naprawdę. To tak raz wyszło. I hamowanie, i przyspieszenie. Teraz robimy takie samo hamowanie, tylko z widoką maszynisty. Wyjedźmy sobie za rozjazdy. Dobrze. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda z zewnątrz. Tak ładnie, tak realnie te wagony się wszystkie. Teraz przyspieszamy z pełną mocą do prędkości 120 km na godzinę. Nie, no to właściwie to na tej scenerii drogi nowo się nic nie zmieni. Się ten pantograf animuje. Jak się podnosi do góry i opuszcza. Jak się iść tradycyjna idzie. No to tam trochę niżej się powinno wyświetlać. Ograniczenia do 60 jazd. No.
to zwalniamy w takim przypadku. Tempomat na 60. Leci. Ta zszokowana kobieta cały czas tu się swoim oczom nie dowierza. Ja tutaj też siadł. Dużo tu się nic nie zmieniło. No i ta 60, pewnie dlatego, że ostry zakręt jest. No inaczej to bym nie widział sensu jej postawienia w tym miejscu. Lecki nie mają. Drzwi się nie da otworzyć. Tych też się niestety nie da. Czubak. SOS-a trzeba zapalić. Cię nie da niestety. I te niemieckie systemy. Niestety w maszynie one nie działają. Normalnie w Niemczech się je wykorzystuje. To chłopcy stoi przed rogatkami, bardzo niebezpieczny. Dobra, skład wyjechał. Można nadawać mocy. I się rozpędzać na prędkości rozkładowej. W tym miejscu, czyli 120 km na godzinę. Trzeba przyhamować do stówki. Nie będzie to stanowiło większego problemu. No i do 50 ograniczeń będzie.
80, nie wiadomo skąd tam wyrosło. Dobrze, jak będzie do 50, trzeba hamować. W takim wypadku, nie? No to tak delikatnie, nie będziemy się śpieszyć. Nie ma sensu. Maksymalną dozwoloną. Ile jesteśmy planowo? Niego będzie 120. Czuję się pięknie rozpędzamy. 80 się rozpędzimy na kurtę, jest ograniczone. No się możemy rozpędzać od razu na 120. I zaraz będziemy się zbliżać na wyrodnictwa zachodnie. To do semaforu, następny sygnał na stronie. O, hamujemy. Jest ten następny semafor. On już jest na koniec peronów. Niepotrzebnie, my dość szybko zaczęliśmy hamować. Nie, dobrze, na spokojnie sobie podjedziemy.
No i to było delikatne dohamowanie. Więc to było na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa!